Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym mega specjalnym i mega ważnym dla mnie dniu. Ponieważ dzisiaj są moje urodziny, 30 urodziny, na które mega długo czekam, właściwie 30 lat. Ale nie o tym mowa, bo właśnie dzisiaj spełnia się jedno z moich marzeń, które gdyby nie wy, nie miałoby ani racji bytu, ani by pewnie do tego nie doszło. I ja nie będę przedłużać, nie będę opowiadać, po prostu powiem wam prosto z mostu, o co chodzi. Niektórzy już są lekko wtajemniczeni, inni nie. Na Snapie powiedziałam ostatnio, że właśnie w niedzielę dostaniecie newsa i od razu dostałam komentarz, że pewnie jestem w ciąży. Nie jestem w ciąży, ale to też jest moje dziecko, nad którym pracowałam od ponad roku, natomiast mega, mega intensywnie od stycznia, czyli 8 miesięcy wytężonej pracy. Często po nocach, bo po prostu nie było innej opcji. I słuchajcie, oficjalnie mogę wam powiedzieć, że już jesienią, nie wiem dokładnie jeszcze, czy to będzie październik, czy listopad i którego, ale ukaże się moja książka. Książka Co za szycie? I to właśnie będzie poradnik o szyciu dla amatorów. Poradnik, którego by nie było bez was, bo to właśnie dzięki wam, dzięki waszym wiadomościom, postanowiłam taką książkę napisać. Często pytacie mnie właśnie o to, jaką maszynę wybrać, gdzie szukać materiałów, od czego zacząć itd., itd., itd. Ja na te wszystkie odpowiedzi wam odpisuję, ale taka mi myśl przeszła przez głowę, że skoro jest potrzeba takich informacji, na rynku wydawniczym nie ma takich nowych tytułów, jest kilka starych, ale są mega nieaktualne, to sobie pomyślałam, że kurde, no może właśnie warto napisać taki poradnik, gdzie będą zawarte wszystkie podstawowe informacje od początku do końca, czyli od akcesoriów, poprzez właśnie maszyny do szycia itd., itd., po wykroje i szycie przede wszystkim. Co więcej, nie mogę wam też za dużo zdradzać, bo nie będzie niespodzianki, nie będziecie chcieli później pójść zobaczyć, jak ta książka wygląda, ale mogę wam powiedzieć, że wyszła rewelacyjnie, tak nieskromnie i nieobiektywnie oczywiście, ale jest po prostu fenomenalna. Skład cudowny, okładka, którą właśnie teraz możecie zobaczyć, no 100% Rudej w Rudej, taka jak ta okładka, jak ja, jak będzie też ta książka. Okładkę zaprojektowała Mary White, za co jestem jej ogromnie wdzięczna, bo po prostu jest świetna, lepiej sobie wymarzyć tej okładki nie mogłam. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie zamotała czegoś w tej książce i mogę wam zdradzić, że książka będzie razem z płytą, na której będą filmy, tutoriale poradnikowe, jak zrobić wykrój na własne wymiary, na papierze, a później z tego wykroju uszyć dane rzeczy. Nie powiem wam, co to będzie, będzie kilka różnych rzeczy, ale na pewno będziecie mogli nauczyć się przede wszystkim tych technicznych, ważnych rzeczy, bo u mnie na kanale robimy to tak, wiecie, z przymrużeniem oka, na szybko, pomijając pewne techniczne aspekty, natomiast w książce będzie to tak, jak trzeba, czyli od A do Z, ale pokazane w taki sposób i przekazane takim językiem, że każdy na pewno zrozumie i zarówno osoba, która nigdy nie siedziała przy maszynie i nie wie w ogóle, co z czym połączyć, bo będzie też obsługa maszyny do szycia, a także osoby, które już zaczęły, ale gdzieś tam są na początku drogi. Zresztą ja wychodzę z założenia, że szycie to jest taki zawód, w którym cały czas trzeba się uczyć. I to tak jak z nauką jazdy i z jazdą później samochodem. Nie można być nigdy pewnym, że już się super umie jeździć. Tak samo nie można być pewnym, że się super umie szyć, bo zawsze można coś sknocić. Także całe życie się jednak człowiek uczy. Ale dla tych początkujących myślę, że ta pozycja będzie naprawdę mega, mega fajna, mega pożyteczna. No i co ja mogę powiedzieć? Spełnia się na 30 urodziny moje marzenie. Spełnia się dzięki wam. Słuchajcie, ja się rozklejam, jestem mega uczuciowym człowiekiem i szybko się wzruszam, więc po prostu chyba zakończę już ten odcinek. Ale chciałam wam właśnie w ten specjalny dzień, w moje urodziny, powiedzieć wam o tym, że będzie ta książka. Mam nadzieję, że spodoba wam się to, że będziecie na nią czekać, że później będziecie ją mieć, będziecie z niej szyć i powiecie, co sądzicie o książce.
Będą też spotkania autorskie oczywiście, ale to już za jakiś czas. Teraz jest ważny ten news. Jak już będę wiedziała, kiedy będzie oficjalna premiera, to też Was poinformuję na 100% i wtedy też pojawi się filmik, jak ta książka powstawała, a było śmiesznie i ciekawie. To co, kochani, ja się z Wami dzisiaj żegnam, lecę świętować, widzimy się w kolejnych oczywiście moich odcinkach. No i trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało i mam nadzieję, że cieszycie się, że się cieszycie, że będzie ta książka. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Co, buziaczki? Do zobaczenia.